będzie przewodniczył dzisiaj i wygłosi homilię ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, metropolita katowicki, którego posługa jest także związana ze środowiskiem kolejarskim. Serdecznie witamy Cię, dostojny arcypasterzu. A ojca pod przeora Mieczysława Polaka serdecznie prosimy o powitanie pielgrzymów. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś na Jasnej Górze wśród wielu pielgrzymów modlą się kolejarze. Przybyli tu w 36. ogólnopolskiej pielgrzymce kolejarzy. Modlą się w tym miejscu szczególnym dla każdego katolika i Polaka. Miejscu jednoczącym w różnorodności. Miejscu nawrócenia i naprawiania siebie. Przezywając orędownictwa Najświętszej Maryi Panny, proszą o błogosławieństwo dla siebie, swoich rodzin i zakładów pracy. Na tej Eucharystii, która jest źródłem i szczytem naszego chrześcijańskiego życia, witam głównego celebransa, księdza arcybiskupa Wiktora Skworca, metropolitę katowickiego, który umocni nas słowem pouczenia pasterskiego. Pozdrawiam krajowego duszpasterza kolejarzy, księdza kanonika Eugeniusza Zarembińskiego, który z ojcowską troską od 36 lat prowadzi rzesze kolejarzy do domu Matki na Jasną Górę, aby wciąż na nowo czerpać ze zdroju łask w tej polskiej kanie i prosić o wstawiennictwo potężnej wspomożycielki u jej Syna Jezusa Chrystusa we wszystkich działaniach i problemach polskiej kolei. Witam moderatora Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, księdza Ryszarda Marciniaka, który poprzez pracę formacyjną służy rodzinom kolejarskim w duchu wierności i miłości. Pozdrawiam wszystkich duszpasterzy. Na ręce pana Andrzeja Pittela, sekretarza stanu do spraw kolei w Ministerstwie Infrastruktury, kieruję pozdrowienia do wszystkich pracowników i administracji kolei, do wszystkich przedstawicieli spółek, do związków zawodowych. Witam kolejarzy i ich rodziny, emerytów, rencistów, przyjaciół z Polski i zagranicy, między innymi z Białorusi i Słowacji. Pozdrawiam wszystkie poczty sztandarowe i ich asysty. Posłuszni słowom Maryi chcemy iść za Chrystusem, uważnie wsłuchiwać się w Jego słowo. Człowiek żyje nie samym chlebem, choć jest on niezbędny do życia doczesnego. Chcemy żyć Słowem Bożym, które ukazuje nam prawdziwe wartości, uczy nas żyć i być ludźmi. Drodzy pielgrzymi, kochani kolejarze, niech wasz pobyt tutaj będzie okazją do wspólnej modlitwy i szansą na umocnienie wyznawania tych samych wartości. Niech to spotkanie zacieśni więzy między wami, bo nie tylko trzeba wyznawać pewne wartości, ale też trzeba je promować, wracając do domów, do rodzin, miejsc pracy. Podejmijcie trud życia zgodnego z Ewangelią, spełniania tego, co wam na modlitwie powie nasz boski Zbawiciel w głębi waszych serc, ale także w konkretnych okolicznościach waszego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, pośród trudnych wyzwań, przed jakimi trzeba codziennie stawać, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Niech Maryja Jasnogórska, Matka Kościoła i Królowa Polski, której zawierzacie dzisiaj siebie, swoje rodziny, czuwa nad wami w każdy czas. Szczęść wam Boże! W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pokój z wami i z duchem. Drodzy bracia i siostry, drodzy kolejarze, w naszej wspólnocie modlitwy pragniemy spotkać Chrystusa, który do nas będzie przemawiał i który dla nas stanie się pokarmem, ciałem i krwią. On obdarzy nas także swoim pokojem. Chcemy być godni tego spotkania. Dlatego świadomi naszych grzechów, zaniedbań i niewierności, na początku tej mszy świętej
przeprośmy Boga, byśmy mogli godnie i owocnie uczestniczyć w tej wielkiej tajemnicy. Czytanie z księgi proroka Malachiasza. Oto nadchodzi dzień palący jak piec, a wszyscy pyszni i wszyscy czyniący nieprawość będą słomą. Więc spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, także nie pozostawi po nich ani korzenia, ani gałązki. A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego skrzydłach. Oto Słowo Boże. Dajcie sądzi ludy sprawiedliwie. Pozdrawiam was wszystkich słowami zmartwychwstałego Chrystusa.
pokój wam. Przyjmijcie ten dar i pozdrowienie pokoju od zmartwychwstałego. W tym świecie pełnym niepokoju, gdzie tyle punktów zapalnych, Chrystus daje nam pokój. Zabierzcie dar i łaskę pokoju w swoich sercach z tego miejsca. Jesteśmy, drodzy bracia i siostry, na Jasnej Górze, na miejscu świętym. Jest to miejsce święte, bo uświęcone obecnością świętych. Tu przez 40 lat, w czerwcu 1979 roku, po raz pierwszy jako papież stanął nasz rodak Jan Paweł II, a dziś święty Kościoła katolickiego, kandydat na doktora Kościoła i patrona Europy. Drodzy kolejarze, w czerwcu wspomnianego roku wypowiedział tu jakże aktualne słowa na temat ludzkiej pracy. Mówił: praca jest podstawowym wymiarem ludzkiego bytowania na ziemi. Dla człowieka posiada ona nie tylko znaczenie techniczne, ale także znaczenie etyczne. Drodzy kolejarze i wszyscy zebrani, dziś po raz 36 w ogólnopolskiej pielgrzymce przybywacie na Jasną Górę. Są z nami także, jak słyszeliśmy, kolejarze z Białorusi i ze Słowacji. Swoją obecnością potwierdzacie mądrą regułę świętego Benedykta. Módl się i pracuj, która wytyczyła dzieje całej cywilizacji i kultury europejskiej. Modlitwa, która w każdą ludzką pracę wnosi ducha, odniesienie do Boga Stwórcy i Odkupiciela, równocześnie przyczynia się do pełnego uczłowieczenia pracy, do nadania jej wartości z tego względu, że wykonuje ją człowiek. Nasz narodowy wieszcz Cyprian Kamil Lorbit napisał: praca na to jest, by się zmartwychwstał. I nie chodziło mu o jakąś teoretyczną pracę, tylko tę konkretną, wykonywaną przez człowieka zgodnie ze swoim wykształceniem i zawodem, która staje się dzień po dniu drogą prowadzącą do wiecznych przeznaczeń. Wasza praca, praca kolejarzy. A moi drodzy, na ten osąd pracowały pokolenia kolejarzy już w II Rzeczypospolitej. Wasza praca w społecznej ocenie jest służbą, przez której wykonywanie zyskujecie powszechny szacunek i zaufanie. Dlatego, drodzy kolejarze, należy się wam podziękowanie. Szczery Bóg za każdy dzień waszej pracy, bez której nie moglibyśmy funkcjonować jako społeczeństwo, jako naród. Serca Bóg zabrać. Aktualnie, moi drodzy, stoją przed wami poważne oczekiwania społeczne, wyrażające się choćby w tym, że będzie usuwane niesprawiedliwe dla wielu regionów i miast wykluczenie komunikacyjne mieszkańców, że zostaną ponownie udrożnione nieczynne linie, że nastąpi przedłużenie połączeń, co winno być wspólną troską kolejarzy i samorządów województw i miast. Te i inne działania zostały zapisane w programie Kolej Plus. Jego realizacja przyczyni się z pewnością do spełnienia oczekiwań mobilnego społeczeństwa, coraz bardziej świadomego, że kolej jako środek transportu publicznego jest korzystna dla środowiska naturalnego. W tym zakresie wszyscy to dobrze wiemy.
jest jeszcze wiele do zrobienia, także w przestrzeni edukacji, wychowania. Niech to, co jest do podjęcia, będzie podejmowane po kolei, a więc systematycznie, wytrwale i skutecznie, w duchu przymierza ze środowiskiem. A konkretnie, niech i w naszym kraju spełni się między innymi oczekiwanie wielu. Tiry na tory. Drodzy kolejarze, wasza obecność na Jasnej Górze, was zrzeszonych świętującym dziś 25-lecie Katolickim Stowarzyszeniu Kolejarzy Polskich, jest czytelnym świadectwem waszej wiary. Przyjeżdżacie z różnych części Polski. Reprezentujecie różne spółki, różne związki zawodowe, aby dziękować Bogu przez ręce Maryi za utrzymywane dary, aby modlić się za wasze rodziny, za koleżanki i kolegów z pracy. Równocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele ważnych życiowych i zawodowych sytuacji jest od was niezależnych. Restrukturyzacja kolei po roku 1989 nie poszła w kierunku, którego wy i społeczeństwo oczekiwało. Odnosiło się wrażenie, że polskie koleje państwowe odstawiono na bocznicę. Ważne, aby wśród tych zaszłości, które trzeba przezwyciężać i zawirowań, starać się wprowadzając na kolei dobrą zmianę, dobrze i z oddaniem wykonywać swoją pracę, bo to dzięki niej, jak przypomniał święty Paweł w liście do Tesalonicza, możemy ze spokojem własny chleb jeść. Wykonujecie swoje zadania zawsze z poświęceniem i poczuciem misji. Świadomi, kim jesteście jako synowie i córki jednej ojczyzny i Kościoła. Z tego powodu właśnie w środowisku pracy możecie być prześladowani. O tych prześladowaniach mówił Chrystus w dzisiejszej Ewangelii. Wyśmiewani, lekceważeni z powodu naszej wiary i przywiązania do wartości. Ale ten sam Jezus dodał także w kontekście naszego życia i pracy, że te niedogodności, prześladowania, lekceważenie wierzących ludzi Chrystusa, że to jest dla was sposobność do składania świadectwa. Trzeba wszędzie, gdzie jesteśmy, dochować wierności, z Bożą pomocą walczyć o świętość, nie pozwalając, aby duch tego świata, praktyczny materializm czy dzisiejsi fałszywi prorocy doprowadzili do naszego wykolejenia. Pamiętajmy, przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Właśnie w waszej pracy, z uwagi na szerokie relacje z innymi, macie sposobność do składania świadectwa wierzy. Macie misję do spełnienia poprzez przestrzeganie elementarnej kultury i kolejarskiego etosu, niepisanych reguł, które mają swój początek i źródło w Ewangelii. Te wasze dzienne czy codzienne sprawy i troski całego waszego środowiska przedkładamy Bożej opatrzności w tym szczególnym miejscu przez ręce Maryi, ale także przez wstawiennictwo waszej patronki Katarzyny Aleksandryjskiej. Moi drodzy bracia i siostry, drodzy kolejarze, nieuchronnie zbliżamy się do końca roku liturgicznego. Przed nami uroczystość Chrystusa, Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. A tydzień po niej
nowy adwent w liturgii Kościoła i w życiu każdego z nas. Tematyka liturgii słowa dzisiejszej niedzieli każe nam spojrzeć w przyszłość daleką, niezdefiniowaną, związaną z ostatecznym objawieniem się chwały Chrystusa. Pan zapowiada wojny, trzęsienia ziemi, głód, zarazy. Nazywa je znakami nadchodzącego końca świata. Ktoś słusznie zauważy, że wiele z tych zjawisk już jest, już się wydarza. Słyszymy przecież o nich w telewizji, czy w radiu, czytamy w gazetach, w internecie. Jezus Ewangelii w kontekście, jak się wydaje, nieuchronnych zjawisk zachęca nas do skoncentrowania na naszym tu i teraz. Byśmy dostrzegli kruchość ziemskich potęg, uczyli się mądrości życia, intensywniej szukali Bożego Królestwa. To Królestwo budowali pośród nas, w naszych sercach, jeszcze bardziej przylgnęli całym sercem do Zbawiciela. Trzeba nam odnajdywać się w relacji do Boga w każdej sytuacji naszego życia. Przeżywać każdy dzień tak, jakby miał być tym ostatnim dniem naszego życia albo całego świata. Każdy czas jest właściwy, aby dać świadectwo, aby przyznać się do Chrystusa i do Jego Ewangelii. Drodzy kolejarze, dzięki Waszej pracy inni mogą dotrzeć, dojechać do celu. Każdy z Was według swojej funkcji, kompetencji dba o to, aby pasażerowie docierali do wybieranych i przeznaczonych kierunków, by towary docierały do odbiorców. Pamiętamy przy tym, że jako chrześcijanie jesteśmy ludźmi w drodze, że zmierzamy do określonego celu, którym jest niebo, a koniec świata jest nowym początkiem, nowego nieba i nowej ziemi. Bracia kolejarze, kolejarz to jeden z tych zawodów, który zajmuje się drogą. Szczególną drogą są tory, kolejowa trakcja. Dbacie o to, aby pociągi z pasażerami szczęśliwie i bezpiecznie po określonych torach i według rozkładu docierały do docelowych stacji. Nie jest to zawsze łatwe i oczywiste. Nie brakuje przecież przeszkód czy nieprzewidzianych na drodze sytuacji, które prowadzą do opóźnień czy innych trudności. Z naszym życiem, jeśli chcemy uczynić je prawdziwym i autentycznie chrześcijańskim, wyzwanie jest jeszcze większe. Podróżowanie pociągiem to obraz, przenośnia, metafora przedstawiająca dynamiczny obraz naszego życia. W niektórych momentach pędzimy jak najszybsze na świecie składy, bo wszystko planowo i zdrowo układa się w pracy i w rodzinie. Czasami zatrzymujemy się pod semaforem w polu albo na jakiejś nieplanowanej stacji. Niekiedy przystanek podróży życia oznacza trudne i smutne sytuacje codzienności. Może chorobę, może śmierć kogoś bliskiego. Bywa, że chcemy wysiąść z tego pociągu i nie jechać dalej, bo konkretna rzeczywistość naszego życia może jeszcze bardziej przerażać niż opisane w Ewangelii okoliczności. Wtedy tym bardziej trzeba zaufać Bogu, zawierzyć Bogu przez Maryję. O Bogu, który mówi,
zapewnia nas Chrystus. Wtedy to i włos z głowy na mnie spadnie. Przez wytrwałość ocalimy nasze życie. Drodzy kolejarze, niech wasza wizyta u Pani Jasnogórskiej napełni wasze serca pokojem, radością i siłą do dalszego podróżowania, abyście bez względu na kolejne, na koleje waszego życia zawsze mieli w pamięci i w sercu końcową stację waszej, naszej podróży, jakim jest wieczne szczęście, niebo, dom, gdzie mieszka niewiele. Tam przebywa święta męczennica Katarzyna i święci Kościoła. Niech i ona wyprasza wam potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo na waszą kolejarską pracę i życiową drogę. Moi drodzy, na plakacie informującym o 36. pielgrzymce zostały umieszczone słowa Jana Pawła II, wypowiedziane w 1979 roku w Warszawie. Niech stąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W roku Ducha Świętego przełomujemy te słowa z wiaru nad wami, nad całym wielkim światem kolejarzy naszego kraju. Przewołujemy z wiarą i prosimy, by Boży Duch wstąpił i odnowił oblicze ziemi, rzeczywistość waszych rodzin i całego środowiska. I niech Boży Duch, bo w Jego mocy macie działać, niech Boży Duch uczyni was narzędziami tej odnowy. Działajcie w mocy Bożego Ducha, niech się tak stanie. Amen. Módlmy się za Kościół i jego pasterzy, za obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wiktora, za kapłanów, duszpasterzy kolejarzy oraz stróżów Jasnogórskiego Sanktuarium, ojców i braci Paulinów, aby wypełniają posługi, odnajdowali radość, głosząc Ewangelię z mocą apostołów i troską dobrych pasterzy. Módlmy się za naszą ojczyznę Polskę, aby wobec wielu zagrożeń była krajem ludzi mocnych wiary i napełnionych mocą Ducha Świętego, którzy będą strzegli dziedzictwa pokoleń, a młodym Polakom przekazywali prawdę historyczną. Módlmy się za wszystkich pracowników kolei z Polski, Białorusi, Słowacji, Węgier, aby odkrywali wartości autentycznej służby ludziom, otwierające się na Boże miłosierdzie, umacniają rodzinne więzy, tak by młode pokolenia znajdowało w nich mocne oparcie dla życia, prawdzie i miłości. Módlmy się za chorych i cierpiących, aby nigdy nie zabrakło im życzliwości i pomocy ze strony bliskich. Módlmy się za poległych za ojczyznę, za zmarłych kolejarzy, zmarłych z naszych rodzin, za ofiary wypadków i katastrof kolejowych, aby wieczne zbawienie stało się ich udziałem. Modlimy się za wszystkich ludzi na całym świecie. Panie Jezusu, na przyhovor Panny Marii Częstochłopskiej, Twojej Matki, pretvor naše srdcia podľa svojho srdca,
aby v ňom ostala láska k Bohu a k bližnému, a tak, aby sme očakávali príchod kráľovstva nebeského. Tebe prosíme, vyslúchaj nás, Panie. Wszechmogący i miłosierny Boże, składamy Tobie dzięki za wszystkie łaski, jakich udzieliłeś naszemu narodowi przez orędownictwo Najświętszej Dziewicy, obecnej w znaku jasnogórskiego wizerunku, i pokornie Ciebie prosimy, abyś przyjął nasze modlitwy i udzielił nam duchowych darów w pielgrzymce nadziei, jaką tu na ziemi odbywamy do Twojego niebieskiego domu, gdzie nas oczekujesz. Przez Chrystusa, spółki akcyjnej Intercity Polskich Kolei Państwowych. W poczcie sztandarowym Ewa Boguszewska, Ewa Gruszka i Robert Czerniak. Stefan kardynał Wyszyński, prymas Polski, mówił: sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową. Dlatego tę uroczystość administracja, pracownicy spółki i członkowie organizacji związkowych PKP Intercity pragną przeżyć tu u stóp Maryi Królowej Polski. Marek Hraniuk, prezes PKP Intercity S.A., prosi Jego Ekscelencję o poświęcenie sztandaru, który będzie widocznym znakiem gotowości do służby Bogu, Ojczyźnie i ludziom w wierności dziedzictwu pokoleń na fundamencie zawodowego etosu kolejarza. Prosimy Cię, Boże, o błogosław ten sztandar i sprawa byci, które się wokół Niego gromadzą, w którym On przewodzi przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny i świętych patronów, zawsze przyznawali się do Chrystusa, i aby nikt z tych, którzy wspólnie się modlą i wspólnie uświęcają, nie zginął, lecz by wszyscy doszli do wiecznej szczęśliwości. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego. Dwudziesta szósta pielgrzymka kolejarzy na Jasną Górę to także świętowanie 25-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Jest ono doskonałą okazją do wyróżnienia medalem Pro Ecclesia Pontificia pani Teresy Adamskiej, wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskiej, w podziękowaniu za 25 lat ofiarnego prowadzenia Sekretariatu Krajowego Duszpasterstwa Kolejarzy Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy. Wielu z nas wie, ile pani Teresa wkłada pracy i serca dla naszej wspólnoty. Niech ten medal nie będzie uwieńczeniem jej pracy, ale niech dodaje zapału do dalszej służby naszej braci kolejowej. Pragniemy także jako cała nasza brać kolejowa wyrazić naszą wdzięczność, czego wyrazem były te brawa. Za chwilę krajowy duszpasterz kolejarzy ksiądz kanonik Eugeniusz Zarembiński po wręczeniu kwiatów. Zawierzy Najświętszej Panience z Jasnej Góry nasze rodziny, nas samych, całą brać kolejarską. Maryjo niepokalana, Wszechpośredniczko łask, nieba i ziemi królową, Matko naszego zawierzenia, naszym narodowym sanktuarium na Jasnej Górze Zwycięstwa, przed Bogiem i Tobą, Maryjo, w obecności aniołów i świętych stają polscy kolejarze
wraz ze swymi braćmi z Białorusi i Słowacji w 36. ogólnopolskiej pielgrzymce. Przez te 36 lat uczyliśmy się, Matko, zawierzenia Tobie w duchu wiary i miłości. I dziś w duchu tej miłości zawierzamy Ci całą wielotysięczną rzeszę kolejarzy, którzy z oddaniem służą naszej ukochanej ojczyźnie, społeczeństwu oraz ich rodzinie. Maryjo, Matko Kapłanów, zawierzamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wiktora i wszystkich duszpasterzy kolejarzy. Chroń ich i wspomagaj w apostolskim posłannictwie. Wyproś, aby głoszone przez nich Słowo Boże umacniało naszą wiarę i owocowało świadectwem naszego życia. Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i nasza Matko, w duchu wiary zawierzamy Ci duszpasterstwo kolejarzy. Otul płaszczem swej macierzyńskiej opieki Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich, świętujące 25. rocznicę powołania. Prosimy, by ta wspólnota ducha była prawdziwym domem, w którym każdy odnajduje swoje miejsce przez wiarę w Twojego Syna i przez służbę bliźnim. Maryjo, Służebnico Pańska, Tobie zawierzamy wszystkie sprawy polskich kolei, ich bezpieczeństwo i rozwój, prowadzone modernizacje oraz prace remontowe. Wyproś mądrość i roztropność przy podejmowaniu decyzji wszystkim odpowiedzialnym za ich funkcjonowanie, od władz naczelnych w państwie i resorcie, po kierujących poszczególnymi spółkami i zakładami pracy. Maryjo, spiesząca z pomocą do Elżbiety, Tobie zawierzamy związki zawodowe działające w strukturach PKP. Pomóż, aby ich działaniu przyświecała troska o miejsca pracy, godny byt kolejarzy i ich rodzin. Maryjo, troskliwa Matko Najświętszej Rodziny, pod Twoją opiekę oddajemy nasze rodziny, kolebki życia i miłości, matki i ojców, dzieci i młodzież. Pomóż im kształtować swoje życie w oparciu o prawdę Ewangelii, mocą wiary i miłości. Chroń przed lękiem, zagubieniem i moralnym upadkiem. Maryjo, pocieszycielko strapionych, Twej opiece powierzamy kolejarzy podeszłym wieku, samotnych i chorych. Wspieraj ich, aby nie utracili nadziei ufności w moc Bożego miłosierdzia. Niech wstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi, mając w pamięci słowa modlitwy świętego Jana Pawła II, pragniemy głosić Ewangelium, dając przykład życia zakorzenionego w Chrystusie i przeżywanego poprzez zaangażowanie w pracę i rozwój osobisty, przez wypełnianie obowiązków rodzinnych, społecznych i zawodowych. Duch odnowy niech pomoże nam kontynuować dziedzictwo pokoleń i stać się budowniczymi pokoju w rodzinach, na polskiej kolei, w ojczyźnie i na świecie. Wpatrzenie w przykład życia i wsłuchanie w nauczanie wielkich pasterzy, sługi Bożego kardynała Augusta Chlonda, sługi Bożego kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego i świętego Jana Pawła II. Ponawiamy dziś przymierze z Tobą. Pragniemy, aby mając w sercu wizję polskiego proroka, zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, stale wzrasta w nas duch prymasowskiego, wszystko postawiłem na Maryję, i papieskiego to sposób. Także skierować do nas pan minister Andrzej Witter, podsekretarz stanu do spraw kolei w Ministerstwie Infrastruktury.
Ekscelencjo księże arcybiskupie, szanowni księżadów pasterze, szanowne poszcze sztandarowe, szanowni uczestnicy 36. pielgrzymki kolejowej. Tu u stóp Jasnej Góry, u panienki jasnogórskiej, staramy się i chcemy zawierzyć nasze troski, nasze pragnienia, nasze życie, naszą kolej, łaską płynącym z tego miejsca. Chcemy, aby polska kolej zmieniała się na lepszą. Chcemy, aby patrząc w przyszłość, mogliśmy rozwijać naszą działalność ku pożytkowi ojczyzny, ku pożytkowi pracowników polskiej kolei. Chcemy, aby te słowa, które mamy wypisane na sztandarach, Bóg, honor i ojczyzna, zawsze były w naszych sercach. Serdecznie dziękuję za uczestnictwo. Serdecznie dziękuję za piękną homilię. Mógłbym powiedzieć, jakbym chciałbym czytać tak ze swoich przemówień słowa o Kolei Plus na przykład. Serdecznie dziękuję. Bóg zapłać. Szczęść Boże. Na koniec w imieniu uczestników 36. pielgrzymki kolejarzy wyrazem wdzięczności złoży pan Józef Dąbrowski, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich wraz z małżoną. Ekscelencjo, najczcigodniejszy księże arcybiskupie, wielka wdzięczność przede wszystkim dla Pana Boga za to piękne słońce i ciepło. To rzeczywiście wyjątkowy dar, tak bardzo rzadki w czasie naszego pielgrzymowania tu do naszej Matki. Ale to też znak i błogosławieństwa niebios i chyba radości z tego, o czym ksiądz arcybiskup mówił w swojej homilii, że na kolei dzieje się lepiej. I bardzo serdecznie dziękujemy księdzu arcybiskupowi przede wszystkim za dar pokoju przekazany wszystkim uczestnikom dzisiejszego pielgrzymowania. Dziękujemy za zauważenie tego, że kolej rzeczywiście służy zarówno ludziom, jak i środowisku. O tym mówiliśmy przez długie lata. O to, aby się to zrealizowało w codziennym życiu, modliliśmy się przez wszystkie 36 lat naszego pielgrzymowania. I serdecznie dziękujemy księdzu arcybiskupowi za to, że zauważył również tą naszą pracę formacyjną, która każdego z nas, bez wyjątku, przygotowuje do wypełnienia tego powołania, jakim jest to powołanie do świętości. W roku Ducha Świętego celebruję mszę biskup, który ma swoje, w swoim zawołaniu w Duchu Świętym. Myślę, że nie pomylimy nic. W Duchu Świętym. Dziękujemy, że ta celebracja nie tylko odbywała się w tak pięknych warunkach, ale że w tym duchu zmierzania do świętości modliliśmy się, aby Święty Bóg, który jest źródłem wszelkiej świętości, obdarzył nas swoimi łaskami. I myślę, że będę wyrazicielem wszystkich, dziękując za celebrację, aby także dobry Bóg obdarzał swymi łaskami Jego Ekscelencję w tej trudnej posłudze, którą dzisiaj pasterz w Kościele musi spełniać. Korzystając jeszcze z okazji, chciałbym przede wszystkim podziękować ojcom Paulinom za, jak zwykle, serdeczne otwieranie drzwi tego sanktuarium dla polskich kolejarzy. Dziękujemy za serdeczne przywitanie, a także szczególnie ojcu Sebastianowi chciałbym podziękować za wczorajszą i dzisiejszą pomoc w realizacji pięknej oprawy liturgicznej i muzycznej naszych uroczystości. Chciałem podziękować Krajowemu Duszpasterzowi, że nas tutaj od tylu lat już przygarnia
i zachęca nas do tego, abyśmy u tronu Matki szukali rozwiązywania naszych najtrudniejszych problemów. Dziękuję wszystkim pielgrzymom, każdemu i bez wyjątku, przede wszystkim, którzy przybyli tu pierwszy raz, bo ci, którzy są już tutaj stałymi mieszkańcami tego sanktuarium, wiedzą, jak się dobrze po tym poruszać. Ale ci, którzy przyjechali pierwszy raz, myślę, że znaleźli się tutaj w tej wspólnocie, która pragnie dla wszystkich tego, co najlepsze. Dziękuję wszystkim pocztom sztandarowym. Jest ich w tym roku 120. I to jest znak, że pod tymi sztandarami chcemy nadal służyć Bogu i Ojczyźnie. Że pod tymi sztandarami chcemy doskonalić naszą służbę Panu Bogu i bliźniemu. Dziękuję orkiestrze Dęte z Siedlec i naszej kochanej Ani za piękną oprawę muzyczną i wczorajszy koncert. Niech to wszystko, ten dar, jaki dzisiaj otrzymaliśmy przez ręce błogosławionej Bogu Rodzicy, zaniesie do przed tron Najwyższego Boga i tron jej Syna Jezusa Chrystusa. Bóg zapłać. Bracia i siostry, przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo, które płynie z ofiary Jezusa Chrystusa, którą tutaj sprawowaliśmy. Niech to błogosławieństwo nas umocni i niech sprawi, by te wszystkie dobre słowa, słowa życzeń, żeby się spełniały w waszym życiu osobistym i także w waszym życiu zawodowym. Niech wam Pan Bóg błogosławi. Pan z wami i z duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Thank you.
I jeszcze pozostaje nam ogłosić termin w przyszłym roku pielgrzymki, a będzie to 7-8 listopada. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.